Witam serdecznie Państwa. Chciałem zaprezentować dzisiaj archiwalne czasopisma zatytułowane Faktor X. Wychodziła to ta seria w roku 99. Postanowiłem zaprenumerować. Dostałem przy okazji taki właśnie segregator do tego. No troszeczkę uzbierałem tych informacji. Bardzo interesowałem się wtedy zjawiskiem UFO. Nawet do dzisiaj się tym interesuję. Fascynuje mnie to w kontekście przyszłości technologii lotniczej, przyszłości przemieszczenia się. Marzy mi się, żeby mieć taki latający spodek, bardzo bezpieczny, bardzo zaawansowany technicznie, gdzie miałbym tylko nawigację w nim praktycznie. I decydowałbym, gdzie mam lecieć. To wszystko by wykonywało operację za mnie. Mógłbym polecieć sobie gdzie chcę, tylko nie musiałbym mieć uprawnień pilota, ponieważ nie czuję się pewny prowadzić samochód. Wymaga jednak to trochę myślenia, więc stąd ta moja fantazja o takich spotkach. A to dlatego, że drogą lotniczą można się poruszać na wielu różnych poziomach. No przy dzisiejszej technologii byłoby to nierealne, bo tylko zderzenia się z samolotem czy coś, to no wiadomo. Ale myślę, że kiedyś tam może powstanie takie latające, taką wizję buduję, że w przyszłości powstanie takie latające spotki, może tutaj na Ziemi, i będzie można się przemieszczać z punktu A do punktu B, i to bardzo bezpiecznie. Nie będzie to całkowicie bezkolizyjne, całkowicie bezpieczne, bo będzie pobierało energię na przykład ze Słońca poprzez jakieś wiązki laserowe, przez jakieś urządzenie zamontowane na orbicie, i do każdego pojazdu będzie wysyłało związkę laserową, która będzie przetwarzana w tym pojeździe na energię. System napędowy sobie wyobrażam, że będzie jakiś niezwykły. Ponieważ mimo, że będzie się ktoś bardzo duże przyspieszenia, będą człowiek tego nie będzie w środku odczuwał, ponieważ będzie po prostu redukowane to wszystko. Nie będzie mogło na przykład zapinanie pasów, tak jak teraz się odbywa to w samolotach czy w helikopterach. Jest to taka moja fascynacja tym zjawiskiem UFO, szczególnie UFO. Inne zjawiska też mnie interesują, ale mniej. Też nie wychodzę z takiego założenia, że chodzę do kościoła, to ma mnie interesować się tym, bo uważam, że w samym kościele jest pewne rzeczy niezwykłych. Ale nie chcę tutaj manipulować wiarą, więc sobie postanowiłem własną fantazję tworzyć na ten temat. Tutaj mamy opisaną strefę 51, rzekomo testowane są te technologie pozaziemskie w Ameryce. A tak naprawdę oficjalnie to są technologie wojskowe. Wizje życia po śmierci. Osobiście za reinkarnacją bym nie był. Nie przepadam. Natomiast nie ukrywam, że gdyby takie zmartwychwstanie stało się realne dla każdego, jak Pana Jezusa, a szczególnie osób zmarłych tragicznie, Pan Jezus przecież wiadomo zmarł śmiercią tragiczną. Czemu nie? Jakby na przykład jest wypadek i zostają dzieci w domu, rodzice zginęli i jeszcze trafiają do domu dziecka, to rzeczywiście by było bardzo dobre, jakby tak przywrócić człowieka do życia, chociaż nie wiem, czy ten człowiek tam nie czuje się lepiej po śmierci na tamtym świecie. Kolejny temat to UFO. Powiem mniej więcej, jaki mam stosunek do tych zjawisk. Zaginiona cywilizacja. No nie wykluczamy, że coś tam było kiedyś na Ziemi. Mówi się, że gdyby ta cywilizacja nasza, człowiek zniknął z powierzchni Ziemi, to za kilka tysięcy lat to żaden ślad by nie pozostał tutaj po człowieku. Wszystko ulegnie zniszczeniu. Tak przykład mamy w Czarnobylu, jak to wszystko ulega szybko zniszczeniu. Tutaj mamy o tajemniczych wirusach. No, wiemy, jakie spustoszenie wirus AIDS powoduje. Jeszcze nie ma do końca leku, chociaż są pewne przypadki wyleczenia. Psychotoniczni szpiedzy. Już taka tematyka mniej. Kolejny numer, spisek NASA. Tutaj są wątpliwości, czy rzeczywiście było lądowanie na Księżycu. Są pokazane pewne przesłanki, które mogą wskazywać na to, że zdjęcia są sfałszowane, a człowiek tak naprawdę nie wylądował na Księżycu. Jest taka teoria spiskowa. Mamy kolejny temat o jakichś wirusach tajemniczych, jasnowidzach. Co do jasnowidzenia, uważam, są ludzie, którzy mają jakieś tam zdolności, ale czy rzeczywiście... Tak jak na przykład słynny Jackowski z Człuchowa. Fałszywe lądowanie na Księżycu. Księżyc
etykiety mamy tutaj. Tutaj mamy pewne zdjęcia pokazujące niedoskonałości, ujawniające, demaskujące pewne sprawy. Oczywiście specjaliści z NASA znajdą zawsze odpowiedź na takie teorie. Arka Przymierza nawet. Samozapłony ludzi. Też ciekawy temat. Podobno w niektórych organizmach może stworzyć się taka reakcja, że człowiek się potrafi wypalić od środka. Niektórzy twierdzą to po wypiciu alkoholu, ale często dotyczy to też dzieci, niemowląt. Proroctwo od końca tysiąclecia. Jak się do tych przepowiedni nie końca się sprawdziły, chociaż mieliśmy na przykład zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku. Mam znowu kolejne wątpliwości w sprawie lądowania na Księżycu. Wampiry. Wcielenie i reinkarnacja znowu. Znaczy mówię, reinkarnacja może nie tak bardzo nie fascynuje, jakby było takie możliwe zmartwychwstanie człowieka na podstawie jego szczątków. Nie jakieś odtwarzanie człowieka, odbudowywanie, tylko jakiś cud miałby się wydarzyć i człowiek miałby wrócić. To jest z powrotem. Ciekawe, jakby to się... Byłby duży kłopot na pewno, ale ja sobie wyobrażam, jakby jeszcze wszystkie rzeczy, które były związane z tą osobą, się anulowały. Rzekoma sekcja złów kosmity. Sfinksa. Sukces w kosmity. To jest pytanie, co to są za zdjęcia? Czy one są prawdziwe, czy są sfabrykowane? Wierzyć, nie wierzyć. Siła umysłu. Zdolność oddziaływania na materię przez umysł. Wyginanie łyżeczek i takich innych rzeczy. Podziemne miasto. Wypędzenie szatana. Egzorcyzmy. No, to mnie bardzo nie interesuje. Zdjęcia UFO. Bardzo ciekawy temat. No dzisiaj to wszystko można przerobić w programach komputerowych, także nie jest duży problem. Jest kwestia zdjęć UFO bardzo łatwo. Jest bardzo słabą, bardzo delikatną. Muszą być wiarygodni świadkowie. Różdżkarstwo. Zdjęcia UFO. Analiza. Też można dzisiaj za UFO wziąć różne rzeczy, tak jak chińskie lampiony, jak drony się ostatnio pojawiły, mogły już być wówczas w tych latach testowane jakieś urządzenia lotnicze, takie oficjalne stanowisko, no, ale nie wykluczałem, że ktoś też nas odwiedza, tak jak my wypuszczamy na inne planety, sondy, na Marsa czy inne, to nie wykluczałem, że gdzieś tam daleko jest. Porwanie przez kosmitów. Słynne zdarzenie w Emilcinie. Jan Wolski, już nieżyjący. Badaczka z jest normalnych. Niewidzialna broń. Zamach metrze. Użycie sarinu w tokijskim metrze.
kurwa nie działa. Połykacze. Okaleczenia bydła. Zdarzają się przypadki jakichś dziwnych właśnie takich okaleczeń. Oficjalnie myślę o drapieżnikach, ale pewne rzeczy. Rany, jeśli są poddawane dokładnym badaniom, zaczynają być zagadką. No mówię, to wszystko teorie spiskowe. Naukowcy zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie racjonalne tego typu. Zabójstwo Kennedy'ego. Tajemnica Wyspy Dębów. Konspirator. Ludzie w czerni. Kolejna teoria spiskowa. Że jesteś tajni agenci. Nowe źródła energii, to jest ciekawe. Urzędy Woodu. Pytające trójkąty. No trójkąty to zaraz mi się kojarzą z jakimiś ultranowoczesnymi samolotami. Wojskowymi. Moc uzdrawiania. Proszę w sieci. To były początki internetu akurat. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Niewidzialna broń. Fale radiowe. Mikrofale. Tajemnicze bestie. Zabójcze komputery. Diego. Tajne fotografie NASA. Uzdrawiający dotyk. Kwestia wiary, czy rzeczywiście coś, co człowiek potrafi oddziaływać, uzdrowić jedno człowieka, że wysyła jakąś energię, czy to jest tylko kwestia. Detektyw, ten Lotus to 3. Zamach na Lockerbie, słynny. Nie granica. Ławca okultyzmu, wywoływanie duchów. No to akurat mnie zupełnie nie interesuje, to jest coś przerażającego dla mnie, ale po tej wierzącej. Trucizna z kranu. Fluor dodawany do wody na przykład. Wilkołaka. Kosmiczne śmieci. Zorze polarne. Broń obezwładniająca. Temat. Ciemne strony okultyzmu. Niektórzy mają pecha. Egzorcystka z Warszawy. No akurat, bo to mnie akurat nie interesuje. Kościół się coś zajmuje tymi sprawami. Broń niezabijająca, bardzo ciekawy temat. Zdjęcia duchów. Święty Graal, kielich. Mamy rzekome zdjęcia duchów. No nie dobrze, może być to dym na przykład z papierosa. AIDS, zaplanowane ludobójstwo. Kolejna teoria spiskowa. Apokaliptyczne technologie. I koniec. Ktoś, kogoś to interesuje.
Dzisiaj widzę, że takie rzeczy w internecie można sobie poczytać, ale wtedy nie było internetu, więc prenumerowałem coś takiego.